dziecka istnieją pewne kluczowe momenty, w czasie których jesteśmy w stanie coś z widzeniem zrobić. I tu chyba należy rozróżnić takie dwie podstawowe kwestie. Niedowidzenie, a wada wzroku. Gdyby pani doktor mogła wyjaśnić, czym się różnią. Ono nie powie, że nie widzę, tak? Tak, dziecko nie powie, że nie widzę, to po pierwsze, a po drugie dziecko nie wie, że może widzieć lepiej. W tygodniu przedświątecznym przywieziono nam na dyżur okulistyczny dziecko ze szkoły. Dziecko 9-letnie. Chłopiec biegał ze swoimi kolegami po korytarzu i w czasie takiej zabawy nadział się okiem na wystającą żaluzję poziomą, zagiętą w jego stronę. I nadział się okiem, jedynym okiem, które widział. Dziecko, któremu zasłaniamy lepiej widzące oko, albo jedyne widzące oko, po prostu broni się przed tym. Nie pozwala tego zrobić.